Mszę Świętą. W uroczystości złożą także kwiaty przed tablicą upamiętniającą bohaterskiego żołnierza. O roli, jaką odegrał generał Ryszard Kukliński w historii Polski, mówi Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia Godność z Gdańska. Trzeba powiedzieć z dzisiejszego punktu widzenia, że plany, które on dostarczył Amerykanom, miały ogromną wartość wojskową, strategiczną. One zatrzymały cały przygotowany misternie plan napadu Układu Warszawskiego na Europę Zachodnią. Kukliński służył sprawie całej ludzkości. Jemu jako i Polska, ale również i cała Europa zawdzięczamy to, że nie doszło do wojny. Po ewakuacji z Polski generał Ryszard Kukliński został skazany przez sąd wojskowy w Warszawie zaocznie na karę śmierci. Dopiero w połowie lat 90. już w wolnej Polsce doczekał się uniewinnienia. Zmarł w 2004 roku w Stanach Zjednoczonych. Jego szczątki spoczywają w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Na zakończenie jeszcze kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i wybrzeżu słaby śnieg, lokalnie śnieg z deszczem. Słaby śnieg możliwy także na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, południowy. A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Światowy Dzień Chorego w kontekście polskich pacjentów to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi będą pani Wiesława Adamiec, prezes Fundacji Carita, Żyć ze Szpiczakiem, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Ryszard Lauterbach, kierownik oddziału klinicznego neonatologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz lekarz medycyny dr Michał Sutkowski, specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych i rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Pierwsze spotkanie z naszymi gośćmi w telewizji trwa o godzinie 18.15, drugie w Radiu Maryja o 21.30. Muzyka fantastyczna. Jan Karpiel-Bułecka, muzyk, tancerz, gawędziarz, animator kultury, właściwie człowiek instytucji, jeżeli chodzi o sprawy góralskie, i dr Małgorzata Blok, prawnuszka, założyciela najstarszej restauracji zachowanej właśnie u wnuka. Dzień dobry. To może zaczniemy, musimy zacząć właściwie od samego miejsca. Gdzie my jesteśmy i co tutaj się działo, bo skoro mówimy w naszej audycji o historii, no to nie może zabraknąć tego miejsca, bo to jest bardzo ważna sprawa dla całej Polski. Tak, miejsce rzeczywiście jest z tradycją. Dom, pierwszy dom piętrowy, budowany przed 1850 rokiem przez mojego pradziada, który pełnił różne funkcje. Były tutaj na początku... Ona pradziada miała. ...pocztę w Zakopanem, była pierwsza biblioteka. Było to centrum... Pradziada ona. ...obok starego kościółka, gdzie zawsze spotykali się miejscowi górale. I tak było, można powiedzieć, do 1904 roku, też znaczącego. Tutaj powstał Związek Górali. Możni, tacy bardziej znani górale, spotkali się, żeby wziąć decyzję, jak dalej wspomagać się nawzajem i jak dalej razem pracować dla dobra tego miejsca. W 1907 roku przyjechał tutaj mój dziadek, Jan Wnuk, który przyjechał specjalnie, urodzony w Sądowej Wiszni, pracował wcześniej w Lwowie jako kucharz, był znanym kucharzem, pracował dla hrabiny Bąkowskiej, ale sprowadzony został specjalnie, żeby gotował dla naszego noblisty Henryka Sienkiewicza. No tak się złożyło, że poznał moją babcię, która wtedy pracowała u Karpowicza. Legenda rodzinna niesie, że bardzo się babci na początku nie podobał, ale dziadek miał podobne ogromne poczucie humoru. W każdym razie w 1907 roku
pięciorga dzieci, postanowił dziadek, że tutaj właśnie założy też restaurację. Także jedna część to była dalej jako karczma, jako szynk, a druga część to była restauracja Jana Wnuka już z prowadzoną wtedy kuchnią francuską, workawą i tak dalej. Spotykały się tutaj tak naprawdę dwa światy. To znaczy ten świat górali, którzy jadąc ulicą Kościeliską wstępowali na jednego, czy wstępowali, żeby przygwoździć, jakby przyklepać jakieś transakcje, na przykład kupno konia, a z drugiej strony no, ten świat artystyczny zakopanego bohema wtedy bywał tutaj Detmajer, bywała Helena Moczejewska, ale bywali także na przykład Wincenty Witos, którego mój ojciec jeszcze pamiętał i mój stryj Włodzimierz, i który przesiadywał nie w karczmie, a w restauracji. Tutaj zresztą zaczęły się rozmowy na temat stworzenia partii Wincentego Witosa. Czyli tutaj są początki samego ludowego. Tak jest. Był też generał Haller na przykład. Wiele znanych postaci. I tutaj na górze, ponieważ dziadkowie mieszkali właśnie na piętrze, tutaj przyszło 6 dzieci na świat. Na górze mieszkała też służba, która wtedy tutaj też pracowała. Tutaj zaczęła Pani mówić o literaturze, potem przyszła Pani do wielkiej polityki, która także się tutaj tworzyła, więc chciałbym wrócić nieco do noblisty, do Henryka Sienkiewicza, bo tutaj wiąże się bardzo mocna historia z samym Powalis. Tak, Henryk Sienkiewicz pierwsze fragmenty, kiedy mieszkał tutaj w Zakopanem, czytał właśnie też tutaj w naszej restauracji. Stąd w zeszłym roku zrobił się pomysł, żeby w ramach narodowego czytania Quo Vadis Henryka Sienkiewicza zrobić to czytanie. Tutaj zrobiliśmy tutaj właśnie także, między innymi uczestniczył w tym pani Anka Piłkołecka. I wydaje mi się, że to jest taki fakt, który ponad wieku trzeba by przypominać. Ta literatura jakoś też tutaj jest obecna, była i jest obecna. Przecież mój stryj też jest autorem wielu książek, wielu artykułów na tematy regionalne i nie tylko. No więc przejdźmy do wielkiej historii, bo z Zakopanem wiąże się oczywiście także sprawa odzyskania przez Polskę niepodległości i tak naprawdę okazuje się, że Zakopane wolne było jeszcze wcześniej niż cała reszta Polski. Tak, jest kilka takich miejscowości, miast, które właśnie walczą o prymat, gdzie najpierw wystąpiono przeciwko zaborcom, przeciwko Austriakom. No tutaj poza Zakopanem wchodzi jeszcze Kraków, Tarnów, co do tego są spory. W każdym razie rzeczywiście 13 października 1918 roku tutaj odebrano Austriaką władzę, rozbrojono oficerów i żołnierzy niewielkiego zresztą garnizonu zakopiańskiego. No i wybrano Stefana Żeromskiego na prezydenta Zakopanego. Czyli literatura cały czas się wiązała z polityką tutaj? Oczywiście, tak. No, zresztą trzeba dodać od razu, że Żeromski tutaj przez wiele lat mieszkał w Zakopanem i pisał, ale także no, prowadzi bibliotekę publiczną w Zakopanem. No i zresztą znał tutaj tych wszystkich ludzi, chociażby Józefa Piłsudskiego, też wspomina o spotkaniach swoich z Józefem Piłsudskim. No nie wiem czy, ale może powiem tu, jak to przedstawiał Żeromski. Mianowicie umówił się z Józefem Piłsudskim tu w Zakopanem. To jeszcze było kilka lat przed I wojną światową. Józef Piłsudski mieszkał w jakiejś biednej chałupie góralskiej na tyłach Kasprusiów, bo nie stać go było na lepszy lokum. Przyszedł do niego Żeromski i co widzi? Józef Piłsudski siedzi w gaciach, bo jedyne spodnie, jakie miał, dał do zacerowania krawcowi i rozkłada pasjansa. No taka ulubiona była zabawa, gra Józefa Piłsudskiego. No i tak mówi Żeromskiemu, jak mi ten pasjans wyjdzie, to zostanę dyktatorem Polski. I tak sobie pomyślał Żeromski, taka bieda, ten w gaciach siedzi i
marzy o niepodległej Polski. Jak to się potem niesamowicie zderzyło. Chciałem zapytać... Chciałem zapytać Jana Karpiela-Pułecka, jak to było ze strony górali, w jaki sposób oni walczyli o polską niepodległość? No, świadomość narodowa górali była wcale nie tak różowo wyglądała, jak się to przedstawia, bo często się nas idealizowało. Czasami to wcale nie na dobre do końca wychodzi. Przecież my jesteśmy dość złożone na etniku, które ma korzenie się pogromnej przemazy Polski, ale też w związku z samym pograniczem oraz osadnictwem i czy niemieckim z dawnym, czy osadnictwem wołoskim tak zwanym. Na późniejszym to też z tą świadomością narodową było różnie. I Witkiewicz jeszcze będąc tu jako pierwszy opisujący bardzo barwnie i pięknie, ilustrujący jednocześnie życie na naszych przodków, podkreśla na przykład, że Szymon Tatar, przewodnik, jest świadomym Polakiem. Tak? Czyli troszeczkę było z tym różnie. No, ale już w ten okres, po koniec XIX wieku, początek XX, znacznie lepiej się to wszystko przedstawiało, ponieważ działała inteligencja już góralska, pochodząca z nas, czyli taka jak doktor Hramiec, jak Stopka, jak kilku innych, którzy pokończyli już szkoły, studia i wiedzieli, że Gwara Góralska to jest język polski. No i dzięki działalności organizacji takiej, choćby jak nasza, tu moja i druga siedzącego koło mnie, Sokół, który zakopany powstał w roku 1894 i gdzie najstarsza organizacja? Najstarsza organizacja w mieście, która już skupiała w swojej większości rzemieślników, fachowców, różnych przedsiębiorców nie góralskiego pochodzenia, ale górali też przystępowało do niej mnóstwo i założyciele w tym obiekcie, założyciele Towarzystwa Związku Górali pod wezwaniem Andrzeja Bobogi w 1904 roku siedzą na zdjęciu sfotografowani m.in. dwóch w mundurach sokolskich i górali, jeden Wacheda, drugi to był Tadzia. Jaki inteligencja góralska miała właśnie wpływ na odzyskanie niepodległości? Czy to było już po odzyskaniu niepodległości, czy jeszcze przed ona się kształtowała? No i drugie pytanie, oczywiście literaci, którzy tutaj przyjeżdżali, jak oni odbierali Zakopane? Jerzy Raszkowski. Tak, no tutaj trzeba od razu powiedzieć o tworzącym się regionalizmie podhalańskim. Tutaj była już mowa, że właśnie w Zakopanem, nawet tutaj w tym lokalu u wnuka górale zakopiańscy powołali Związek Górali. To był rok 1904. Tutaj gdy chodzi o specyfikę tego regionalizmu podhalańskiego, podhalanizmu, jak to się też czasami nazywa, to było mniej więcej tak, że miała ta inteligencja się na kim wzorować. Mianowicie na Stanisławie Witkiewiczu i na Kazimierzu Przerwie Detmajerze. Gdy mówimy o innych regionalizmach polskich, no to na ogół od razu ta miejscowa, rodzima inteligencja, czy to Kaszuby, czy to Śląsk, pracowali nad tym programem regionalizmu swojego i potem go realizowali. Natomiast tutaj ci inteligencji góralscy, już wspomniani wcześniej, jak chociażby doktor Hramiec, no, czy Władysław Orkan później, no, mieli się na kim wzorować, ponieważ ci ludzie, którzy się tutaj osiedlili, czy to w Zakopanem, jak Stanisław Witkiewicz, czy Kazimierz Przewodek-Majer, który tutaj częstym gościem bywał, no, byli zafascynowani Tatrami, tak opiewali Tatry, kulturę górali podhalańskich, wytyczyli jakby kierunki, które później ci inteligenci góralscy i górale, no jakby
dalej, podążając tym wytyczonym szlakiem, rozwijali. Z gośćmi rozmawiał Mateusz Maranowski, a audycję Słowem Niepodległa można też znaleźć na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Reklama. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje chyba Slimin. Tak, ale chyba Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę. Ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Kochani, chyba Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety chyba Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Lavotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Lavotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Lavotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegających do stolinek. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone dostępny w aptekach. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku magnezie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w magnezjach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące magnezie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety, magnezie, pyszne magnezowe misie, Afrofarm. Po reklamie. Polskie Radio 24, jest 6.30. Czas na informacje dnia. Adrian Nacalińska-Czanińska, zapraszam. Drugi dzień sportowych emocji w Pjongczangu. Pierwsze występy polskich sportowców nie przyniosły żadnych medali. We wczorajszym konkursie indywidualnym w skokach narciarskich zwyciężył Andreas Wellinger z Niemiec. Kamil Stok był czwarty, a Stefan Hula piąty. Po pierwszej turze skoków Hula był liderem, a Stok zajmował drugą pozycję. Prezydent Andrzej Duda, który kibicował Polakom w Pjongczangu, przyznał, że konkurs przyniósł pewne rozczarowanie. Po pierwszej części konkursu apetyty były ogromne, ale po raz kolejny sport okazał się brutalny. Powiedział Polskiemu Radiu prezydent. Mieliśmy po pierwszej turze pierwsze i drugie miejsce i straciliśmy je, no ale to jest sport, tak bywa, po prostu, trudno. Wszyscy mieli jednakową sytuację, więc no wszyscy są chyba trochę rozczarowani, tak, no ale to trzymamy za chłopaków kciuki dalej do końca, no to jest sport, my jesteśmy z nimi cały czas. W chwilach radości na pewno teraz są bardzo smutni, ale niech się nic nie martwią, olimpiada trwa. Przed polskimi skoczkami jeszcze dwa konkursy, drużynowy oraz na dużej skoczni. Rozpoczyna się proces beatyfikacyjny ojca Mariana Żelazka, misjonarza werbisty, opiekuna trędowatych. Duchowny ponad pół wieku pracował w Indiach na rzecz biednych i chorych. Od 1975 roku prowadził działalność misyjną w Puli, gdzie zorganizował kolonie dla trędowatych. Kilkuset osobom zapewnił leczenie, mieszkania, żywność i pracę. Wieloletni pracownik studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia, Krzysztof Wyszykowski, autor reportażu Siła Miłości poświęconego ojcu, przypomina, że duchowny był więźniem obozów koncentracyjnych. W sumie spędził w nich 5 lat. Mówił o tym, że wtedy, kiedy znalazł się w sytuacji krytycznej w obozie koncentracyjnym, wydawało mu się, że marzeniem jego życia jest raz dobrze się najeść i potem też mógłby nawet umrzeć. I obiecał sobie wtedy, że jeżeli uda mu się przeżyć i wyjść z tego obozu, to że będzie służył ludziom, którzy są w trudnej sytuacji, którym mógłby pomóc. No i spełnił to swoje zobowiązanie właśnie w najtrudniejszym terenie. W 2002 roku duchowny nominowany był do pokojowej Nagrody Nobla. Zmarł w Puri 30 kwietnia 2006 roku. Dziś Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. W całej Unii Europejskiej można pod nim zgłaszać m.in. pożary, wypadki drogowe, kradzieże, włamania, nagłe omdlenia, poważne
poważne uszkodzenie ciała czy przypadki porażenia prądem. Halo, numer alarmowy, halo, słucham. Takich zgłoszeń na numer 112 tylko w zeszłym roku było blisko 19 milionów. Często są to dramatyczne prośby o pomoc, mówią operatorzy numeru. Najtrudniejsze są zgłoszenia od przerażonych rodziców, kiedy do nas dzwonią i wtedy coś się dzieje z ich dzieckiem. Wiadomo, mama czy tata, no są spanikowani, tak? Krzyczą, potrzebują natychmiast pomocy, ale też muszą zrozumieć, że my potrzebujemy adresu, który jest najważniejszy, żeby to ratunkowe ratunkowe nie podjechało. W dniu numeru alarmowego warto pamiętać o pracy operatorów tego systemu. Praca jest trudna, na pewno każdy operator może powiedzieć, jest wymagająca. Na czym ona polega? Przede wszystkim na udzielaniu pomocy ludziom. Nawet do 15 000 zgłoszeń musimy przyjąć dziennie. Dlatego warto też pamiętać, że zmorą operatorów są wciąż nieuzasadnione zgłoszenia lub telefony żartownisiów. Dzwonią na przykład, żeby zamówić taksówkę lub spytać o drogę do najbliższej stacji benzynowej. Takie telefony powodują, że naprawdę potrzebujący muszą dłużej czekać na pomoc. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I tak jak to u nas sprawa goni sprawę. Izraelska policja chce postawić zarzuty korupcji premierowi Izraela. Ma to być efekt wielomiesięcznego dochodzenia. Według izraelskich mediów wysocy rangą funkcjonariusze zaangażowani w sprawę uznali na nadzwyczajnym spotkaniu, że są dowody, by postawić premierowi zarzuty korupcji. Gdy to formalnie nastąpi, policja przekaże sprawę prokuratorowi generalnemu, a ten zdecyduje, czy wnieść sprawę do sądu. Chodzi o domniemaną korupcję, fałszerstwa i złamanie zasad zaufania społecznego. Problemy, które ma dziś premier Izraela Benjamin Netanyahu, są bardzo poważne, powiedział w Polskim Radiu 24 dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z gościem rozmawiał Łukasz Sobolewski. Netanyahu mówi, jestem niewinny, wszystko to rozgrywka polityczna. Jak jest w rzeczywistości? Wszystko to rozgrywka polityczna. Jednak. Taka jest rzeczywistość, ale także premier Netanyahu sam zasłużył na to, żeby, czyli wypracował sobie powody do tego, żeby być w przyszłości oskarżonym. Także to nie jest tak, że jest bez winy. Trochę na to swoją taką postawą dosyć ambiwalentną, szerokimi znajomościami i korzyściami majątkowymi jednak do tego przyłożył. Czyli z jednej strony faktycznie gra polityczna, a z drugiej strony no taka też, takie też doświadczenia premiera Netanyahu. Można by powiedzieć, że to nie jest tak, że tam się toczy tylko jedna sprawa przeciwko premierowi, bo tych spraw jest kilka. Po pierwsze tak zwany case 1000, case 2000, 3000 i 4000, przy czym te pierwsze dwie dotyczą bezpośrednio premiera Netanyahu, dwie kolejne, te dwie ostatnie, 3000 i 4000, zaraz wyjaśnię o co chodzi, one dotyczą pośrednio premiera, znaczy on bezpośrednio z nimi nie ma wiele wspólnego, ale jest w tle, gdzieś tam krąży na tyłach tych spraw. No to uściśnijmy, bo pierwsza korupcja, jaka jest ranga tych zarzutów, o jakiej kategorii korupcji się tutaj mówi? Problemy są naprawdę poważne, te, które ma dzisiaj premier Netanyahu, ponieważ pierwsza sprawa, ta 1000, dotyczy przyjmowania bardzo takich luksusowych prezentów, zwłaszcza od VIP-ów, ludzi kultury, sztuki, takich, którzy mieliby interes w tym, aby mieć lepszą pozycję także na rynku izraelskim. I tu chodzi o bardzo, bardzo kosztowne cygara, alkohole. I to mogliby Państwo sobie myśleć, a co zmieni jedna butelka szampana? Znaczy, to nie chodzi o to, że była jedna butelka szampana czy dwa cygara, ale to były dostawy ciągłe i nie jakby samoistne ze strony dawcy, ale na zapotrzebowanie i wyraźne żądanie rodziny Benjamina Netanyahu, nawet jeżeli nie jego samego, to często jego żony Sary, ponieważ ona także wchodzi tutaj w ten krąg podejrzany. To jest i zakładam, że nie były to tanie cygara, no, ani tanie alkohol. No, powiedzmy sobie szczerze, że tu nie chodzi o kilka szekli, ale każda z tych butelek czy z tych cygar dotyczyła kilku tysięcy szekli, więc to naprawdę nie jest niższa czy średnia półka. To jest sprawa numer 1000. Sprawa numer 2000 dotyczy już sprawy takiej żywotnej w zasadzie społeczno-politycznej, ponieważ premier Netanyahu boryka się ze złą prasą u siebie i ta zła prasa polega na tym, że jest krytykowany nie tylko przez media lewicowe, takie jak Haaretz,
ale także przez hebrajskie, stricte hebrajskojęzyczne. I pomysł polegał na tym, i tutaj został nagrany, i to jest cały jego kłopot, został nagrany, a w zasadzie jego rozmowa z właścicielem jej dot, takiego dziennika bardzo krytycznego w stosunku do premiera, podczas której to rozmowy składał propozycję taką, że właściciel dziennika zmieni nastawienie do rządu, a konkretnie do premiera, w zamian za co premier Netanyahu tak pokieruje ustawodawstwem, żeby z jednej strony absolutnie osłabić głównego konkurenta jej dot i wywindować jej dot na nową gwiazdę, ale już teraz taką bardzo, czy bardziej prorządową. I to ewidentnie na to są dowody i raczej się premier z tego nie wywinie. Trzecia sprawa, ten case 3000 z kolei, dotyczy już problematyki bardziej międzynarodowej, ponieważ jak Państwo sami wiecie, Izrael posiada takie bardzo szczególne relacje z Niemcami, które z uwagi na swoje obciążenia holokaustowe i z II wojny światowej od w zasadzie lat 50. w sposób taki poufny, z różnych względów wspierają fizycznie, a także materialnie czy logistycznie Izrael, co się przekłada ostatnio na kontrakt na dostawy łodzi podwodnych, tych słynnych delfinów oraz łodzi patrolowych. I rzecz tutaj jest taka, że premiera Netanyahu kuzyn, adwokat, jest jednocześnie związany z firmą ThyssenKrupp, tą, która podpisała kontrakt z rządem Izraela. Czy okazuje się, że firma, korporacja niemiecka i premier Netanyahu mają tego samego wspólnika, który w dodatku reprezentuje obie strony w tym kontrakcie? I premier broni się tutaj tym, że on z tym nie ma nic wspólnego, to są sprawy rządowo-korporacyjne, biznesowe. Natomiast to powiązanie bardzo takie z jednej strony wyraźne pokazuje, kto w tym ewidentnie korzystał. Kilka różnych wątków, wielomiesięczne dochodzenie. A pytanie, jak to się odbije na kondycji politycznej Netanyahu i czy on w tych nadchodzących wyborach ma jakiekolwiek szanse w związku z tym? Powiedzmy tak, to jest tło, na którym wyrósł dzisiejszy konflikt, który odbija się w stosunkach między innymi z Polską, ponieważ sytuacja tak się zaogniła w samym Izraelu, że pewni konkurenci polityczni, a konkretnie młodsza generacja w stosunku do samego premiera Netanyahu, czyli minister edukacji Naftali Bennett, to jest taki bardzo prawicowy, może nie tyle bardzo, ale dosyć prawicowy szef partii Dom Żydowski, Żydowski Dom, i Jair Lapid, z kolei szef partii centrowej Jest Przyszłość, mają tak wysokie, tak wielkie ambicje, a jednocześnie tak dobre rozpoznanie rynku, że są w stanie, i tak to oceniają, przejąć schedę po premierze Netanyahu, jeżeli by doszło do wcześniejszych wyborów, albo te wybory miałyby miejsce już teraz, ponieważ badania opinii publicznej te od początku nowego roku pokazują, że jeżeli by, i to jest pierwszy raz taki wynik, jeżeli by doszło teraz do wyborów, to premier Netanyahu i jego partia Likud tracą w dwóch z trzech badań, tracą przywództwo, a na pierwsze miejsce wychodzi partia Lapida, czyli tego polityka, który trochę przyłożył się do tego, aby zaognić stosunki polsko-izraelskie. Największy beneficjent, tak. Więc tu można by powiedzieć, że nowela IPN-owska stała się takim trochę elementem gry wewnątrz politycznej w samym Izraelu. I w tym momencie, jeżeli miałyby wybory miejsce, to Bibi, bo tak go potocznie nazywamy, broni swojej pozycji, ale jakby nie skazujmy, nie skreślajmy premiera tak od razu, on nie jest w trudnej sytuacji, ale to jest taki polityczny wojownik. Nie jedne wybory wygrał i z niejednej dramatycznej sytuacji wychodził. My możemy powiedzieć, że ma za plecami sporo konkurentów i być może to będzie jego koniec, natomiast nie przyzwyczajmy się, że to będzie już natychmiast. Natomiast młodsza generacja pokazuje, że na scenie politycznej Izraela w zasadzie dochodzi do czegoś takiego jak generacyjna zmiana warty.
I być może będzie tak, że faktycznie premierem może zostać albo Naftali Bennett, albo Jaryl Lapid. Patrząc z perspektywy Warszawy i przez pryzmat polskiej racji stanu, które z rozstrzygnięć wyborczych w Izraelu byłoby dla nas najkorzystniejsze? To trudno powiedzieć, bo... Mamy tam przyjaciół, czy... Cały czas mamy przyjaciół. Można powiedzieć, że relacje, które... Znaczy przyjaźń w polityce jest rzeczą uwarunkowaną interesami. Cudzysłów trzeba brać. Tak jest, przez duży cudzysłów, ale to właśnie za rządów, jakkolwiek byśmy nie krytykowali Benjamina Netanyahu, to jednak za jego rządów doszło do zbliżenia we wzajemnych stosunkach i rozwinęła się współpraca strategiczna, ale uwaga, to jest wielkie zastrzeżenie, ona wymaga wzajemnego zaufania. I ten dzisiejszy kryzys i takie uparte okopanie się obu stron, bo ja mówię i o stronie polskiej i izraelskiej, na swoich pozycjach, jakby wokół swoich racji uzasadnionych, prowadzi do tego, że my, nie dotrzymując pewnych obietnic, my wzajemnie naruszamy swoje zaufanie. Trudno będzie nam dzisiaj tak bardzo płynnie przejść od kryzysu do tych w miarę znowu ciepłych relacji, ale można powiedzieć, wracając do pana pytania, Bibi nie był złym wyborem dla Polski. Trudniejszym wyzwaniem dla nas będzie zarówno Naftali Bennett, jak i Lapid, ponieważ można powiedzieć, że to są politycy, którzy walczą jeszcze ostrzej niż Bibi i Polska jest dla jakby sprawa dzisiejsza, jest klasycznym instrumentem gry, więc tu nie ma żadnych sentymentów. To w zasadzie można by obstawiać tej trójce Benjamina Netanyahu. Pytanie tylko właśnie, pani doktor, czy to jest taka gra, która zakończy się wraz z momentem, kiedy Izraelczycy pójdą do urn wyborczych, zagłosują, będziemy wiedzieli już, jaki jest finał całego tego wyborczego zamieszania, czy może jednak będzie to miało swój ciąg dalszy, bo nie wiem, czy to dobre analogie, ale pamiętam też bardzo mocne wypowiedzi z kampanii prezydenckiej we Francji, gdzie Emmanuel Macron też w sposób niewybredny mówił o Polsce i Polakach. My się obrażaliśmy, wytaczaliśmy dość dużych kalibrów działa dyplomatyczne. Później po wyborach były uściski, były uśmiechy, były nawet słowa przepraszam, była kurtuazja. Okazało się, że wszystko to zostało zrzucone na kark wewnętrznej walki politycznej. I tak też powinniśmy do tego podchodzić dosyć często, czy odróżniać etap wyborczy od tej rzeczywistej polityki, czyli ten teatr wyborczy od rzeczywistości już powyborczej. Można by powiedzieć jedno, że i Naftali Bennett, i Jair Lapid jako młodsze pokolenie, my jeszcze do końca nie wiemy, na co ich stać. No Benjamin Netanyahu, jakkolwiek nie chciałbym tutaj brzmieć jak jego apologetka, ale Netanyahu trochę dłużej zajmował się także sprawami polskimi, zwłaszcza współpracą w sferze bezpieczeństwa. Natomiast Jair Lapid jest na przykład młodym politykiem, ale jednocześnie niedoświadczonym. To jest bardziej dziennikarz, celebryta, osoba pokazująca, znaczy znana z tego, że jest znana. Możemy porównać go do któregoś z polskich polityków? Plus, minus chociażby. Pod względem takiego waloru celebryckiego, nie wiem, może Palikot, to jest, nie jest to może dobre porównanie. Tylko chodzi o to, że Jair Lapid jest politykiem, który wie, jak budować wokół siebie, znaczy jak koncentrować na sobie uwagę mediów i polityki. I on się nie boi posuwać albo przekraczać pewnych granic tylko po to, żeby to on nadawał tą dyskusji, żeby to on był punktem centralnym sceny politycznej, a dzisiaj jest blisko samego zwycięstwa, bo jeżeli by przecież doszło do wyborów dzisiaj, to on by wygrał. Natomiast Naftali Bennett jako polityk bardziej prawicowy, on jest o tyle ciekawszy, można powiedzieć, że paradoksalnie bardziej prawicowy, ale z doświadczeniem armijnym, ponieważ on był oficerem służb specjalnych, bardzo doświadczonym, cenionym, jest weteranem II wojny libańskiej i pod tym względem ma duży autorytet wśród swoich wyborców. I jeżeli by Naftali Bennett przejął władzę, to zakładam, że on by z polityka bardzo prawicowego, takiego stricte żydowskiego, ale żydowskiego w znaczeniu popieranego przez ortodoksów i mniejszości bardziej radykalne, on by przemigrował do centrum, ponieważ musiałby zagospodarować przywództwo całej prawicy, która nie jest bardzo, czyli która sama w sobie nie jest tylko i wyłącznie głęboko gdzieś w
wśród ortodoksyjnych osadników na zachodnim brzegu, więc pewnie by się stał bardziej umiarkowany, a tym samym byłby poważniejszym i pewnie całkiem dobrze odebranym partnerem w relacjach z Polską między innymi. Więc można powiedzieć, z tej dwójki młodych moglibyśmy obstawiać bardziej na Naftali Beneta, chociaż oczywiście każdy może mieć swoje argumenty. Ale uwaga, wybory będą w 2019 roku i dzisiaj gra się toczy o to, jak bardzo oskarżenia korupcyjne w stosunku do Bibi prowadzą do tego, że powstanie takie ciśnienie społeczno-polityczne, które powie, jakby wymusi na premierze jego dymisję. I teraz uwaga, premier Netanyahu wcale nie musi się sam podać do dymisji, ponieważ były już takie przypadki w najbliższej tej takiej historii politycznej Izraela, kiedy Ehud Olmert, zresztą też były premier, poprzednik także musiał nie tyle ustąpić, ale był oskarżony w sprawie korupcyjnej. 16 miesięcy odsiedział 16 miesięcy, ale wtedy, kiedy postawiono mu zarzuty, on jeszcze dotrwał do końca wyborów. I wtedy faktycznie ustąpił, więc podobnie może być z Benjaminem Netanyahu i my tak kalkulujemy trochę, że być może jeżeli zarzuty zostaną postawione, to może to być wiosna 2018 roku, zanim sprawa się przetoczy, będzie to koniec 2018 roku, a w 2019 mamy wybory, więc to nie jest tak, że Bibi zostanie tak sobie zdmuchnięty, odwołany ze swojego stanowiska. No, to jest polityk, który naprawdę potrafi walczyć, nie jednego swojego konkurenta utopił. I jeżeli Państwo sobie przypomną ostatnie wybory, wtedy kiedy się zanosiło na spektakularne zwycięstwo lewicy izraelskiej, tej słynnej Unii Sionistycznej, czyli koalicji partii lewicowych, to przecież w ostatnim momencie, całkiem powiedziałabym blisko zamknięcia lokali wyborczych, Bibi wystąpił z takim bardzo emocjonalnym wystąpieniem, w którym zmanipulował, jakby nie było, sceną czy swoimi wyborcami, mówiąc, że proszę, jeżeli ktoś nie poszedł do wyborów, niech do nich jeszcze pójdzie, ponieważ autobusami przywożeni są wyborcy nie tylko lewicowi, ale także Palestyńczycy, czyli izraelscy Arabowie, co bardzo może wpłynąć na bezpieczeństwo Izraela, czyli statek państwa żydowskiego tonie. I to doprowadziło do tego, że w ostatniej chwili jego Likud wyrównał wynik wyborczy i w zasadzie go przekroczył, a sam Bibi zachował stołek premiera. Więc to nie jest tak, że premier Netanyahu nie będzie walczył. Przepraszam pani doktor, tutaj kwestie stosunków z Palestyńczykami to bardzo ciekawy wątek, na którym, jeśli można, na chwilę się skoncentrujmy, jak mogą zmienić się stosunki właśnie Izraela z Palestyną w kontekście wyniku tych przyszłorocznych wyborów. Innymi słowy, gdzie jest największa szansa na dialog, na trwały, jeśli nie pokój, to chociaż na pewną stabilizację sytuacji, który z tych trzech wymienianych przez panią doktor polityków jest tego gwarantem? Żaden. Ponieważ premier Netanyahu sam otwarcie powiedział, że dopóki osprawuje swój urząd, nie dojdzie do powstania państwa palestyńskiego. Jednocześnie on to uzasadniał w ten sposób, że nie dojdzie do zagrożenia egzystencji państwa żydowskiego. A jeżeli mamy do czynienia z jego następcami bardziej, powiedzmy, umiarkowanymi z tendencjami na prawo, to oni będą kontynuować wytyczne czy w ogóle linię premiera Netanyahu. Natomiast mogę uspokoić Państwa także w ten sposób, że dzisiaj pat jest absolutnie po obu stronach i to nie jest tak, że Izraelczycy nie chcą rozmawiać z Palestyńczykami, ale też jest tak, że Palestyńczycy pomimo przemożnej presji, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, też nie chcą rozmawiać z Izraelczykami. Więc obie strony robią wszystko, żeby nie siąść za stołem negocjacyjnym i nie rozmawiać poważnie na temat ustępstw, bo tutaj chodzi o to, kto ma pierwszy ustąpić i jak bardzo. A jednocześnie można powiedzieć, że kto przymusi obie strony do tego, żeby cokolwiek się wydarzyło w procesie pokojowym, żeby go reanimować albo zacząć działać zupełnie nowy, niekonwencjonalny sposób, to jednak będzie to ekipa Donalda Trumpa. I zobaczymy, być może pomysł z uznaniem Jerozolimy ma charakter takiej terapii szokowej, bo wiemy, że pod względem prawnym międzynarodowym to kompletnie nic nie wnosi, nie zmienia sytuacji, natomiast powoduje taki szok polityczny dla jednej ze stron, czyli przede wszystkim palestyńskiej, ale dzisiaj wiemy z ostatnich doniesień, że sam Trump mówi,
Jerozolima Jerozolimą, to jest według nas stolica państwa żydowskiego na wieki. Natomiast Izrael musi także, ponieważ wiemy, że Jerozolima byłaby wielkim ustępstwem ze strony Palestyńczyków, ale Trump dzisiaj mówi, ale Jerozolima czy władze w Jerozolimie powinny także być gotowe na ustępstwa z drugiej strony. Więc to nie jest takie biało-czarne, jakby nam się wydawało. Natomiast można by powiedzieć, że jeżeli zostanie skonsumowany, czyli dalej się rozwinie projekt pomysłu Trumpa na to, co zrobić z Bliskim Wschodem, to poprzez takie niekonwencjonalne pomysły może coś się zrodzić, to znaczy może dojść do przełamania tego impasu, ponieważ obie strony zobaczą, że to, o czym do tej pory rozmawiały, to wcale nie było takie absurdalne i w zasadzie to były całkiem rozsądne propozycje w porównaniu z tym, co forsuje na przykład dzisiaj Biały Dom. Tak, bo te pozycje, nie pozycje, tylko przepraszam, propozycje amerykańskie są dosyć szokujące i absurdalne dla przynajmniej strony palestyńskiej, bo wiemy, że tutaj mowa jest o tym, żeby stworzyć nie tyle alternatywne, ale żeby stworzyć państwo palestyńskie nie na zachodnim brzegu, tylko na półwyspie Synaj i to pozbawić w zasadzie Palestyńczyków dostępu do wschodniej Jerozolimy. To jest szok i być może ten szok, ta propozycja jest z jednej strony blefem, ale jednocześnie taką presją, aby strona palestyńska ze sobą zaczęła także rozmawiać, bo powiedzmy sobie tak, że to nie jest tylko kłopot dzisiaj w rozmowach palestyńsko-izraelskich, ale sami Palestyńczycy ze sobą nie są pogodzeni i zwalczają się tak samo żarliwie wewnątrz, jak na zewnątrz walczą z Izraelczykami. No to wróćmy jeszcze, pani doktor, w finale naszej dyskusji na chwilę do zarzutów korupcyjnych dla premiera Netanyahu. Mówiliśmy o tym, że jego poprzednik również walczył z takimi zarzutami i tę walkę przegrał. Trafił do więzienia, odsiedział 16 miesięcy. Jak duża jest skala tego problemu w Izraelu? Jak często i silnie jest to trawiąca politykę izraelską patologia? To patologia jest, można by powiedzieć, umiarkowana pod względem statystyki, jeżeli chodzi o Izrael. Problemy korupcyjne dotykają wszystkie państwa, i demokratyczne, i niedemokratyczne, także pod tym względem demokratyczny Izrael, ponieważ tutaj mamy o tyle ciekawy przypadek w ten sposób, że z jednej strony mamy bardzo silną pozycję urzędu premiera, a z drugiej strony mamy bardzo sprawnie, jednak działające instytucje wymiaru sprawiedliwości, policji i tak dalej, a także tych sił, które zajmują się, zwłaszcza w policji, walką z korupcją, że są w stanie, pomimo wyjątkowych wpływów premiera, doprowadzić do tego, że będzie, pomimo prób zatrzymania czy wstrzymania samego postępowania, postępowanie będzie się toczyło, być może będą postawione zarzuty. To się zdarza, czy z samym Olmertem, czy wcześniej z Moshe Katsavem, państwo pamiętają historię, to już nie antykorupcyjna, ale związana z molestowaniem seksualnym, on także skończył w więzieniu. To jest tak, że Bliski Wschód ma to do siebie, że to są kultury związane z pewnym takim innym podejściem do biznesu, do, zwłaszcza w tej części arabskiej, do pakrzyszu, który my do końca jako Europejczycy nie wiemy, co jest już ofertą korupcyjną, a co jeszcze jest wdzięcznością. I w Izraelu jest podobnie, to jest też mała społeczność, to nie jest tak, że to jest 38-milionowe państwo. Te powiązania są i prywatne, i biznesowe, oni się wszyscy znają, albo z wojska, albo później gdzieś z różnych uczelni czy z biznesu, więc łatwiej jest o powiązania takie personalne. Ja bym powiedziała tak, że pochwalić należy jednak to, że Izrael jest pod tym względem wyjątkowym państwem, że bezlitośnie ściga się oskarżonych o korupcję czy o inne przestępstwa, nawet w armii, przez własne służby, czy policyjne, antykorupcyjne, czy związane z wymiarem sprawiedliwości. Co więcej, izraelski Sąd Najwyższy, który pełni także funkcję Trybunału Konstytucyjnego, bardzo często potrafi się przeciwstawić władzom, a zwłaszcza rządowi, w sposób taki niewygodny dla rządu, ponieważ to, co na przykład próbuje w sposób polityczny forsować Bibi, na przykład w stosunku do osadników, kończy się tym, że Sąd Najwyższy mówi, ale prawo jest takie, nie można go łamać.
Więc można powiedzieć, że pod tym względem Izrael udowadnia, że pomimo patologii korupcyjnej, nawet na tych wysokich szczeblach władzy, wymiar sprawiedliwości ma się dobrze, funkcjonuje sprawnie, pomimo tego, że jest uderzany także od strony sceny politycznej. To na koniec, panie doktor, niecałe dwie minuty jeszcze mamy. Jakie mogą być scenariusze najbliższych dni, tygodni, może cały czas bije do zarzutów dokładnie korupcyjnych na premiera Netanyahu? Może tak jak powiedziałam wcześniej, być może zarzuty zostaną postawione, ale to wiosną. Natomiast w międzyczasie jeszcze trzeba pamiętać, że Izrael nie żyje tylko sprawą kryzysu z Polską, Holokaustem czy korupcją Benjamina Netanyahu, ale żyje otoczeniem swoim własnym, tym międzynarodowym. I historia dnia dzisiejszego, izraelski myśliwiec został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą na terenie Syrii, rozbił się już na terenie Izraela, więc problemy bezpieczeństwa to są te, które dzisiaj tak naprawdę koncentrują uwagę wszystkich Izraelczyków, bo oprócz tego, o czym cały czas mówimy w tym programie, to jeszcze Izraelczycy jakby borykają się z problemem takim, co będzie z Syrią i jak głęboko Iran zinfiltruje, czy opanuje sytuację w Syrii i jakie jest prawdopodobieństwo tego, że za moment Izrael będzie musiał borykać się z nową wojną, tak zwaną północną, już nie na odcinku tylko syryjskim, ale także Libanu poprzez powiązania, czy ten łącznik organizacji terrorystycznej Hezbollah, a tak naprawdę tego linku irańskiego i z drugiej strony, czy dojdzie do kolejnej intifady na zachodnim brzegu Jordanu czy w Strefie Gazy. To są główne problemy dzisiaj. Więc na rozwój wydarzeń w Izraelu. Mam nadzieję, będzie okazja jeszcze o tym porozmawiać w kolejnych tygodniach, dniach. Doktor Agnieszka Bryc z UM Katolin była gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo. Z gościem rozmawiał Łukasz Sobolewski. Audycję można znaleźć na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 7. Wczorajszy rozczarował, przyznają skoczkowie, kibice i prezydent. Angela Merkel ma nadzieję na nowy rozdział w stosunkach polsko-niemieckich. Z kanclerz Niemiec 16 lutego spotka się premier Morawiecki. Powiemy też o obchodach 76. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Adrianna Zalińska-Czanicka, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda, skoczkowie i kibice wszyscy zgodnie przyznają, że konkurs skoków narciarskich na skoczni normalnej w Pjongczangu rozczarował. Zwyciężył Niemiec Andreas Wellinger, Kamil Stok był czwarty, a Stefan Kula piąty. Po pierwszej turze Kula był pierwszy, a Stok drugi. Po pierwszej serii skoków wydawało się, że medale olimpijskie są w rękach Polaków. Jednak druga seria rozgrywana na rady z powodu mocnych podmuchów wiatru okazała się dla biało-czerwonych niezbyt udana. Kamil Stoch nie krył rozczarowania. Szkoda, no zwłaszcza, że inaczej bym się czuł, bym skończył czwarty i przegrał 10 punktów podium, a inaczej się czuł, jak przegrałby całe pół punktu. Stefan Kula był również rozczarowany, ale podkreślał, że piąty na Igrzyskach Olimpijskich to nie był duży sukces. Ja się cieszę, bo jest to dla mnie wspaniały wynik, wspaniały czas, było blisko, ale... Polaków dopingował prezydent Andrzej Duda, choć rozczarowany, to zapewniał, że nadal będzie kibicował polskim zawodnikom. Trzymamy za chłopaków dalej, niech się nic nie martwią. Olimpiada 2. Po 10 polskich kibiców, którzy dopingowali skoczków w Pjongczangu, było po konkursie smutnych, ale też pełnych wiary. Duże rozczarowanie na pewno, ta pierwsza seria dała nam dużo nadziei, ale niestety wydaje nam. Rozczarowanie, ale jestem pewna, że damy radę na dużej skoczni, na drużynowce. Kolejny konkurs w skokach narciarskich w sobotę z Pjongczangu, Witold Banach, Polskie Radio. Konieczna jest obrona prawdy o tym, co działo się w Polsce w czasie II wojny światowej, mówił prezes PiS w czasie 94. miesięcznicy smoleńskiej. W przemówieniu na krakowskim przedmieściu Jarosław Kaczyński nawiązał do ustawy o IPN, w której zapisano kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za niemieckie zbrodnie w czasie II wojny światowej. Musimy być tu zdecydowani, musimy być tutaj twardzi. Ta obrona prawdy musi być prowadzona zawsze z pamięcią o tych wiecznych słowach świętego Pawła. Zło dobrem zwycięże.
można powiedzieć, że dzisiaj diabeł podpowiada nam pewną bardzo niedobrą receptę, pewną ciężką chorobę duszy, chorobę umysłu. Tą chorobą jest antysemityzm. Musimy go odrzucać, zdecydowanie odrzucać. A wcześniej kanclerz Niemiec Angela Merkel mówiła, że liczy na to, że spotkanie z Mateuszem Morawieckim otworzy nowy rozdział w stosunkach polsko-niemieckich. Polski premier poleci do Berlina w przyszłym tygodniu. Na oficjalnej stronie kanclerz umieszczony został wywiad, w którym Angela Merkel ocenia relacje obu krajów. Kanclerz mówiła m.in. o niemieckiej odpowiedzialności za Holokaust, praworządności w Polsce i przyjmowaniu uchodźców. Zdaniem Angeli Merkel między Polską a Niemcami udało się zbudować stabilne partnerstwo, nawet jak w niektórych kwestiach pojawiały się różnice zdań. W wywiadzie kanclerz zapytana została m.in. o polską nowelizację ustawy o IPN, która zabrania nazywania obozów koncentracyjnych wybudowanych na polskich terenach w czasie II wojny światowej polskimi obozami. Żeby nie mieszać się w polskie prawodawstwo, chcę jako kanclerz tylko powiedzieć, że były to obozy koncentracyjne, za które Niemcy ponoszą odpowiedzialność. Angela Merkel zapytana została również o kwestie praworządności w Polsce i postępowanie prowadzone przez Komisję Europejską.